Dobry Dobry wieczór. wieczór. Nagrywanie powinno się zacząć. Ja przerzucam tak jak zawsze, słuchajcie, na transmisję na Facebooka, ale oczywiście ci, którzy dołączają do nas na Click Meeting, są uprzywilejowani, bo my was widzimy, słyszymy. Powiedzcie nam, czy również widzimy, to może nie, widzimy, co piszecie. Tak? Najbardziej wy widzicie nas i możecie wchodzić z nami w tą bliższą interakcję. Witam was bardzo serdecznie. Jak zawsze w poniedziałek niezawodnie ja siedzę sobie tutaj i jak zawsze w poniedziałek mam naprawdę fantastycznych gości, którzy są z nami. Dzisiaj Gabriela, moja ulubiona, ja zaryzykuję to, ale ostatnio rozmawiałem notabene z też inną, moja ulubiona przedszkolanka. Ja wiem, że nie wszystkie panie lubią, więc nauczyciel edukacji przedszkolnej, aczkolwiek to jest takie słodkie, bo ciocia moja ulubiona, o może tak to powiem. W ogóle mi nie przeszkadza, mogę być przedszkolanką, mogę być ciocią, jest mi to tak totalnie obojętne, ale też rozumiem panie, którym gdzieś tam to może przeszkadzać. Dobry wieczór. Tak więc słuchajcie, dzisiaj edukacja zdalna, czyli tak naprawdę będzie tylko cyfrowo szkoły, nie klasy 1-3, jak i klasy starsze, póki co do ferii, w sumie do świąt, potem ferie, odpoczynek i zobaczymy, co dalej. Są zdalne przedszkola, wiem, że te panie, które są w przedszkoli, to tak naprawdę żyjecie w takiej niepewności, bo nigdy nie wiadomo, wystarczy tak naprawdę jedna osoba i na przykład cała grupa idzie wtedy na kwarantannę. Edukacji zdalnej chyba na razie jeszcze nie planują, ale warto chociażby utrzymywać też kontakt z takimi osobami, czy chociażby w klasach starszych, prawda, w zerówce, gdzie przy na przykład takie kształcenie na odległość, gdyby oczywiście takie przedszkole zostało zamknięte na dłużej. W przedszkolach, że ci się wtrącę, w przedszkolach zdarzają się właśnie edukacje zdalne, jeżeli te kwarantanny przedłużają się, bo zdarza się tak, że jeden pracownik, później kolejny i to tam, czy dzieci, to wszystko trwa. Jeżeli to już jest dłużej niż 2 tygodnie, to często dyrektorzy podejmują decyzję, że jakby lokalnie wprowadzają sobie tą edukację zdalną i ostatnio właśnie jak rozmawiałam też z dziewczynami, to zgłaszały mi, że na przykład już wracają po miesiącu edukacji zdalnej do normalnej pracy, więc mimo tego, że odgórnie nie jest to narzucone, to zdarzają się takie placówki tudzież grupy, które tą edukację zdalną w przedszkolu prowadzą. Ale jak najbardziej jeszcze wiosną, ja też pamiętam z własnych doświadczeń, jako rodzica, tak, edukację zdalną w przedszkolu. Mnie osobiście, ja powiem tylko jedną rzecz i oddaję ci, Gabrysia, już głos, tak, więc mnie osobiście brakuje na przykład tego kontaktu z paniami i takich może wirtualnych zebrań, skoro mamy te rady, na przykład my w szkole na Teamsach i tak dalej, to może też czasami warto by było spotkać się z paniami, dowiedzieć się, co takiego się dzieje u naszych pociech w przedszkolu. Ale to jest cenna informacja, dlatego że ja jako dyrektor stwierdziłam, że niepotrzebne są zebrania takie grupowe, bardziej stawiamy na kontakt jeden na jeden i takie krótkie rozmowy. Ale nie pomyślałam nigdy o tym, że rzeczywiście warto by było gdzieś tam się spotkać, bo w przedszkolu to jest trochę inaczej, bo praktycznie nie załatwia się grupowo rzeczy, bo jak jest jakiś problem, to bardziej się rozmawia z rodzicem jednego dziecka, dwójki, trójki. Trochę inaczej się do tego podchodzi. Ja pracowałam w szkole 10 lat w edukacji wczesnoszkolnej i zupełnie inny charakter mają te zebrania niż w przedszkolach, więc stąd myślę, że się po prostu odchodzi od tych zebrań takich grupowych właśnie online w przedszkolach, ale nigdy nie pomyślałam o tym, że rodzic może chcieć się spotkać z innymi, z paniami i tak po prostu wspólnie podyskutować, a to jest cenna uwaga. Jak najbardziej i indywidualnie też, bo na przykład o no, oczywiście. Informacji zwrotnej, prawda, co w tak. obecnych czasach, tak przynajmniej wydaje mi się osobiście, że w obecnych czasach jednak ten kontakt jest utrudniony z paniami, tak prowadzącymi dziecko czy daną grupę, więc też warto. Sylwester, ja się nie zapytałam, do której godziny ja mam czas? Gabrysia, tak jak to może tak, trzy, uwaga, odpowiadam na trzy pytania, które mogą tak. pojawić. Standardowo mamy godzinkę, czyli 15:20 pokończymy. Pod koniec możecie zadawać. Słabo mnie słychać. No i spróbujemy coś podziałać. W tej chwili zmieniłem sobie jakby mikrofon. Nie wiem, czy ewentualnie będzie mnie słychać. Och, całkiem się. O! Jesteś. Tak więc być może świętokrzyskie czarownice latają, spróbuję mówić głośniej.
też tak było. Więc wracając do tego, pierwsze, mamy godzinkę czasu, drugie, certyfikat będzie pod koniec, tak więc nie ma tak, że bierzecie certyfikat i uciekacie. Jesteście na nas skazani i słuchajcie, trzecie, jutro będzie nagranie na YouTubie. Tak więc mnie już nie trzeba słuchać. Mam nadzieję, że mimo wszystko było troszeczkę lepiej później. Za wszelkie problemy techniczne oczywiście przepraszamy, na nie nie mamy wpływu. To wszystko wina jest, nie powiem politycznie, że Tuska, tylko po prostu połączeń internetu i tym podobnych. Ja znikam, jestem z wami na czacie. Ważne, Renata bardzo dobrze napisałaś, ważne, że słuchać panią Gabrielę, bo ona tutaj jest naszym ekspertem i oddaję was właśnie. Super, dziękuję bardzo. To ja jeszcze raz tak oficjalnie, dobry wieczór, słuchajcie, rozpoczynamy takie nasze spotkanie. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. I bardzo dużo mówi się ostatnio właśnie o tym nauczaniu na odległość, o zdalnej edukacji. Cały czas ten temat gdzieś się przejawia. Ja starałam się popatrzeć na niego troszkę pod innym kątem, wyłuskać jeszcze jakieś inne takie moje spostrzeżenia, których może do tej pory gdzieś nie były poruszane, mówione, albo były traktowane troszeczkę po macoszemu. I postaram się pokazać kilka przykładów. Właściwie trudno mi będzie powiedzieć, czy to będzie dokładnie narzędzie, czy to będzie dokładnie program, jak potraktować, bo i program dla mnie jest narzędziem. Natomiast na koniec postaram się właśnie na konkretach bazować. Wybrałam jedną rzecz, dlatego że właściwie tych wszystkich programów jest na tyle dużo, że można by było zrobić milion szkoleń i właściwie z każdej aplikacji osobne szkolenie. Natomiast ja dzisiaj podjęłam decyzję, że przeprowadzę was po kształceniu na odległość troszeczkę, a później właśnie o tych konkretach. No to słuchajcie, zaczynamy. Oczywiście gdyby się pojawiły jakieś pytania, gdyby się okazało, że ja mówię za bardzo skrótowo, że dla mnie jest jakaś oczywista oczywistość i zrobiłam skrót myślowy, to dajcie znać. No i teraz tak, zaczynamy od kształcenia na odległość. Przez kilka takich punktów przeprowadzę, które ja sobie zadałam, zaczynając od małego dziecka, ale miałam sobie to małe chwycić w nawiasie. Zastanawiałam się, po pierwsze, jak uczy się małe dziecko, jak uczy się dziecko. I za chwilę o tym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie także o tym, jak ważna jest w kształceniu na odległość powtarzalność i także rytm. Kilka słów będzie o motywacji, o tym, że warto ją pielęgnować, o tym, że każdy woli robić to, co lubi i żebyśmy o tym nie zapominali. Przede wszystkim podczas edukacji na odległość. No i żebyśmy nie zapominali o tym, że interakcja równa się relacja. Więc startujemy. Słuchajcie, ja zaczynam od dziecka, od charakterystyki dziecka wieku przedszkolnego. To jest grafika, którą stworzyłam, która często może się gdzieś tam pojawiać, jeżeli mamy przyjemność spotykać się razem. Jak uczy się małe dziecko, jak uczy się dziecko, i tutaj bym chciała, żebyśmy potraktowali troszeczkę to dziecko jako osobę już nawet starszą, ale taką, która po prostu się uczy, bo zobaczcie, już od najmłodszych lat, dlaczego zaczęłam od charakterystyki dziecka w wieku przedszkolnym, dlatego że dla nas jest oczywiste to, że młodzież, która ma edukację zdalną, ma jakiś określony styl uczenia się. Natomiast często zapominamy o tym, że już od małego dzieci mają te właśnie te predyspozycje, tak bym to nazwała, bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, to wymagania, ale właściwie predyspozycje. Słuchajcie, przede wszystkim wiek przedszkolny, a później
dorosłość i praktycznie całe dorastanie charakteryzuje się wielką ciekawością świata, dopóki tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, my jako dorośli ludzie i jako placówki oświatowe tej ciekawości świata nie zabijemy w tej osobie. Poszerzenie zainteresowań, współdziałanie w grupie, ale także jest potrzeba ruchu. Jak sobie pomyślimy i wyobrazimy także i nas przed komputerem czy podczas zajęć stacjonarnych w placówkach, to zwróćcie uwagę na to, że bardzo często my, nauczyciele, również mamy potrzebę ruchu i wstajemy zza tego biurka, nawet żeby się przejść po sali, ponieważ potrzebujemy się poruszać, potrzebujemy trochę zmienić aktywność. Pamiętajmy o tym, że tę potrzebę ruchu każdy ma po to, by móc się uczyć po prostu, już nawet nie powiem, żeby uczyć się lepiej, tylko żeby móc odpowiednio przyswajać wiedzę, dlatego że taka jest po prostu charakterystyka nas. U dzieci w wieku przedszkolnym tą potrzebę ruchu rozumiemy i bardzo dbamy o zróżnicowanie tych aktywności podczas prowadzenia edukacji, natomiast u dzieci starszych często o tym zapominamy. Warto o tym pamiętać, jest to naprawdę istotne, żeby mieć to z tyłu głowy, że to nie przemija. I bardzo często u siebie pielęgnujemy to i szanujemy i rozumiemy, że potrzebujemy zmieniać właśnie aktywności, że nawet wstaniemy mimochodem, coś napiszemy na tablicy, czy właśnie spacerujemy sobie po sali, a wśród uczniów to mamy z tym problem. Ewa pyta, czy materiały będzie można uzyskać, czy prezentacje. No to przedyskutujemy z Sylwestrem, jak byśmy to mogli zrobić, czy gdzieś udostępnić, to jeszcze damy znać. O, Sylwester się włączy. Tak, ja tylko dodam, że jeżeli no. Gabrysia się zgodzi, to może na grupę facebookową Zainspirowani wrzucimy w pliki po prostu. O, wspaniale. To jak dla mnie to nie ma najmniejszego problemu, więc możemy to poczynić. Także będzie w plikach grupy Zainspirowani. Słuchajcie dalej. Oczywiście podczas tych pierwszych lat życia i funkcjonowania w przedszkolu, to dzieci uczą się norm społecznych, poszanowania drugiej osoby, no ale to właśnie ogólnie takiego życia w społeczeństwie, ale przede wszystkim mamy też poznawanie przez działanie. Zabawa jest podstawową formą działania, bo jest bardzo dynamiczny rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny. I teraz znowu jak popatrzymy na te nasze dzieciaki od przedszkola do opola, od małego do starszego, to tak naprawdę spójrzcie, ale trudno jest nam wyłuskać wiek dziecka, w którym to dziecko nie uczy się poprzez działanie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że dobra, ale teraz słuchajcie, ten 16-latek w liceum, on nie potrzebuje doświadczać świata, bo jemu wystarczą książki. Nie. Zaczyna się to już w przedszkolu i tutaj jest znowu taka, czasami w jedną stronę się gubimy, czyli jest to dla nas jakaś oczywistość, że starsze dzieci tak mają, zapominają, że młodsze też. A czasem w drugą stronę, szanujemy to u młodszych dzieci i zapominamy, że taką potrzebę i taką drogę do nauki mają, taką drogę do nauki też mają starsze dzieci. Dlaczego mówię o tym? O tym, że nawet ci starsi uczą się poprzez działanie, dlatego że kreując edukację na odległość, edukację zdalną, powinniśmy też pamiętać o tym, żeby namawiać dzieci do działania, do eksperymentowania, do tworzenia różnych rzeczy, nie tylko do odtwórczego działania. I tutaj polecam wszelkiego rodzaju działania metodą projektu, żebyście próbowali i zachęcali też właśnie młodsze klasy szkoły podstawowej, tudzież starszą młodzież, do działania metodą projektów. Edukacja zdalna jest wręcz do tego idealna. Uczenie się norm społecznych
tej sytuacji łączenie się w mniejsze grupy, gdzie te dzieci mają taką możliwość, żeby się spotkać, nawet żeby porozmawiać online oczywiście, bo szanując wszystkie obostrzenia tutaj, jeżeli chodzi o naszą pandemię, to absolutnie nie mówię o tym, że nagle się mają spotykać i na żywo coś tworzyć, ale są w stanie współdziałać w jakichś takich mniejszych relacjach. W tych mniejszych relacjach, w tych mniejszych grupach tworzą się troszeczkę lepsze relacje, dlatego że im wygodniej będzie. Myśmy przed wejściem tutaj na wizję z Sylwestrem rozmawiali o tym, jak duży problem jest łączenia się kamerkami z dziećmi. Dzieci niekoniecznie chcą włączać te kamerki. Im starsi, tym gorzej. Można powiedzieć, że zauważana jest taka tendencja. Ale słuchajcie, jeżeli oni będą mieli projekt do stworzenia wspólny, to też spowoduje, że jakieś to działanie będzie, ich właśnie współdziałanie. No i na tyle, na ile możemy w tej rzeczywistości, pobudzenie tej ciekawości, takiego zachęcania do twórczego przetwarzania rzeczywistości. Ale zobaczcie, mamy też te kompetencje cyfrowe, które oczywiście jesteśmy zobowiązani, żeby je realizować. I to się nam wtedy wszystko pięknie scala i komponuje, dlatego że prosząc dzieci o stworzenie czegoś, już tutaj absolutnie nie będę się na jakimś konkrecie rozwodzić, bo czas ucieka, ale prosząc dzieci o stworzenie czegoś, przerzucenie tego na właśnie jakieś tutaj mamy, czy prezentację, czy stworzenie filmiku, czy krótkiego nagrania. Przeróżne są możliwości. Dodatkowo oni się spotykają ze sobą też online. To wszystko powoduje, że naprawdę będą dzieci wysoko kompetentne, jeżeli chodzi o te umiejętności cyfrowe. Już chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, że bardzo dużo się zadziało, dlatego że do tej pory nawet te osoby, które w jakiś tam sposób były oporne, już bardziej się otwierają, mam na myśli tutaj młodzież i dzieci, oni także sobie nakręcają różnego rodzaju filmiki urodzinowe z różnych okazji. Mamy święta Bożego Narodzenia, można stworzyć wspaniały projekt, który pamiętajcie, że ponieważ jesteście zobligowani do tego, żeby współdziałać ze środowiskiem lokalnym, możecie później do zaprzyjaźnionego albo do sąsiedzkiego, do domu pomocy społecznej, który jest po sąsiedzku, wysłać. Możecie stworzyć projekt, który w małych grupach dzieci będą stworzą jakieś wyjątkowe życzenia. Jest mnóstwo pomysłów, ale pamiętajcie o tym, że oni też potrzebują działania przez doświadczenie. Ostatnio pani Marzena Żelińska na swoim Facebooku napisała, udostępniając też Facebooka Budzącej się Szkoły, napisała właśnie informację o tym, że bardzo dużo nauczycieli spala się i pisze o tym, że jednak ta edukacja zdalna jest dla nich wypalająca i jest im bardzo ciężko. I padło takie pytanie troszeczkę retoryczne, ja je zaczynam właśnie powtarzać i pytam się też was, dlaczego nadal tkwimy w czymś, co sami definiujemy jako stracony czas. Mianowicie wiemy, że tę edukację zdalną w ten sposób prowadzoną trzeba będzie nadrabiać. Tą wiedzę i tę umiejętności trzeba będzie nadrobić, jeżeli wrócimy do rzeczywistego działania. W związku z powyższym, dlaczego nie chcemy pokusić się o jakąś rewolucję? Dlaczego nadal w tym tkwimy? No i to jest właśnie, zastanówmy się, no przede wszystkim myślę, że to jest brak naszej siły i motywacji na to, żeby zrobić tą rewolucję. Ale z tym was zostawiam, bo nie o tym dzisiaj, bo tutaj jest kwestia reorganizacji, ustalenia z dyrektorem godzin, prawda, bo nie zawsze bylibyśmy na żywo, bo jeżeli dzieci projektowo pracują, to znaczy, że my na przykład mamy dla nich tylko konsultacje, jeżeli takich potrzebują, łączymy się tylko z jedną grupą na przykład na 15 minut i później nam się tworzy cały projekt. Ale warto się zastanowić, czy nie byłoby cenniejsze coś takiego, stworzenie czegoś takiego, niż ciągłe odtwarzanie. Słuchajcie, pamiętajcie, że cały czas, już od najmłodszych lat, nawet podczas tej zdalnej edukacji, cały czas kształtuje się osobowość takiego człowieka. W związku z czym to nasze wpływanie na niego ma bardzo duże znaczenie.
Ja osobiście jestem z tych osób, które wszystko widzi w różowych okularach i zawsze widzę szklankę do połowy pełną i zawsze potrafię dostrzec dobre strony. Jestem przekonana, że po prostu my naszymi umysłami nie ogarniamy po prostu tak, po prostu nie ogarniamy tego, co się dobre wydarzy po tej zdalnej edukacji. Nie ogarniamy tego, na jakie pomysły te dzieciaki wpadną przez to, że mają tyle doświadczeń związanych ze zdalną edukacją, z cyfryzacją, że tak bardzo często muszą tą swoją strefę komfortu poszerzać. Ale równocześnie pamiętajcie, że możemy bardzo wiele krzywdy i niezbyt dobrych rzeczy zrobić i może pójść w drugą stronę to kształtowanie własnej osobowości i niekoniecznie umacnianie swojego ja, tylko wręcz w drugą stronę. Więc musimy jako nauczyciele być na tyle elastyczni i empatyczni, żeby zauważać każdego, więc tym bardziej pytanie, czy nie warto by było się spotykać zamiast z całą klasą, z całą grupą w mniejszych podgrupkach w pewnych momentach? No więc właśnie. Pamiętajcie o rozwoju samodzielności, jeżeli chodzi o wiek przedszkolny, ale uwaga, uwaga. Pamiętajcie też o tym, że umiejętności społeczne to także pomoc w domu. Więc jeżeli, drogi nauczycielu, masz na przykład plastykę tudzież technikę, to pamiętaj, że również w liceum możesz zadać bardzo fajne zadanie dotyczące pomocy w domu. Można w przeróżne sposoby połączyć nawet matematykę, czy fizykę, czy nawet chemię przy wypiekach teraz bożonarodzeniowych. Nie bójcie się tego, ja cały czas wspominam nauczycieli mojego prywatnego syna z tamtego roku, jak była ta pierwsza edukacja zdalna, gdzie na zadanie domowe tam właśnie pani od matematyki kazała zjeść ileś tam tabliczki czekolady, później coś tam i obliczyć jakieś tam zadanie. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale właśnie na takiej zasadzie, że żeby ich troszeczkę, no troszeczkę tak zluzować, żeby oni też poczuli, że gdzieś tam jest ta ich pani, która zawsze żartowała na lekcjach i także w tej edukacji zdalnej ona się przejawia. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie, to piszcie, bo taka cisza na tym czacie i tak zerkam i nie ma w ogóle pytań. Słuchajcie, pamiętajcie również o tym, że bardzo ważne jest, to praktycznie zawsze, pielęgnacja motywacji wewnętrznej. Howard Gardner uważa, że powinno się wykorzystywać pozytywne stany psychiczne dzieci w przyciąganiu ich do nauki w dziedzinach, w których mogą one rozwijać swoje zdolności. Model ten opiera się na rozbudzaniu, wspieraniu naturalnych pasji, które są źródłem prawdziwej radości, jaką daje uczucie uskrzydlenia, co może stać się zalążkiem wybitnych osiągnięć. Słuchajcie, co to oznacza? Oznacza to nic innego jak to, że znowu wrócę do tej pracy bardziej takiej przez działanie, powiedzielibyśmy przez zabawę, czyli mamy jakiś projekt i ja się pytam, dobra, kto jest chętny na to, żeby na przykład upiec 50 pierników, no załóżmy. Kto jest chętny na to, żeby zrobić coś tam innego? I wtedy każde z tych dzieci, kto się poczuje na siłach, ja się nie czuję na siłach, żeby dawać przykłady z podstawy programowej, nie wiem, właśnie licealistów, więc tutaj być może ten przykład jest trochę trywialny, ale myślę, że wy sobie to przekładacie na wasze poziomy edukacyjne. Jeżeli ja zadam pytanie, bo chcę osiągnąć jakiś cel, ale potrzebuję osiągnąć te kroki po drodze i pytam się, dobra, kto jest w stanie załatwić to i to? No i zgłosi się powiedzmy tam X i Y, prawda? Żeby tutaj już imion żadnych nie używać. Jeżeli oni się zgłoszą, dobra, no to teraz kto jest w stanie zrobić to i to? I w ten sposób tworzy nam się wspaniała całość, a równocześnie oni robią, te jednostki robią cały czas to, co ich interesuje. No i zadacie pytanie, no a co z taką osobą, która się do niczego nie zgłosi? No to oczywiście rozmawiamy z nią. Słuchaj, no projekt jest, każdy coś robi, w której grupie poczułbyś się najmocniej? Jeżeli, bo
no bo wiesz, no robimy, no to bardzo cię proszę, żebyś wybrał, no bo jak nie, no to wiadomo, ja cię wybiorę, ale czy to ma sens? No i wiadomo, że możemy ostatecznie my mu wybrać. Myślę, że tutaj, jeżeli może być pierwszy, drugi raz taki ciężki, jeżeli tam uczeń jest mocno w sobie zamknięty, ale później on się zorientuje, że jednak jest osoba, nauczyciel, który bije właśnie w tą relację i w końcu on ulegnie. Natomiast ważna jest rzecz taka, że te dzieciaki zaczną się zgłaszać i zaczną współpracować, jeżeli my im damy naprawdę wolną wolę i wolną rękę także w tym, żeby popełniać błędy. I ja tutaj znowu, być może już kiedyś o tym mówiłam, może mieliśmy przyjemność spotkać się na jakichś innych webinarach i słyszeliście ten przykład, ale ja go również będę powtarzać jak mantrę. Mianowicie, jak dziecko uczy się chodzić i upada, popełnia błąd, robi coś źle, bo nie poszedł dalej, to jak reaguje dorosły? Brawo, przeszedłeś dwa kroczki, udało ci się, super, wstawaj, nic się nie stało, oby tak dalej, będzie dobrze, widzisz, ile masz już za sobą, super. A później i dziecko idzie do przedszkola, do szkoły i popełnia błąd. I podchodzi pani, mówi, albo się łączy pani, mówi, o Boże, znowu, albo pan, przepraszam. Zakreśli czerwonym długopisem, wyraźnie zwróci na to uwagę, jejku, co ty zrobiłeś, znowu i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, my nawet nie mamy świadomości, jak bardzo demotywujemy w ten sposób dzieci. Należałoby się zastanowić, czy podczas tego kształcenia na odległość cokolwiek da takie negatywne ocenianie. Czy nie lepiej by było skupić się na samych pozytywach? Czy to nie spowodowałoby właśnie rozwinięcia tych skrzydeł u tych dzieci? To znaczy ja wam powiem tak, na 100% to spowoduje, jakby nie masz nic do stracenia, bo gorzej nie będzie niż ten taki przysłowiowy czerwony długopis, który także robisz poprzez edukację zdalną, którym także gdzieś tam zaznaczasz podczas edukacji zdalnej. A masz szansę, że te dzieciaki się zorientują, że okej, dobra, widzę, że teraz nie o to chodzi, to działam. Ja mogłabym mnożyć tutaj takie przykłady z prywatnego podwórka, bowiem jestem, mam dość dużą rozpiętość i oprócz tego, że jestem mamą zdalnego licealisty, to jeszcze jestem też mamą zdalnej pierwszoklasistki, w związku z czym mam też znajomych, którzy mają dzieci w tym wieku, prawda? Jak my sobie porównujemy, ja szczęśliwie jestem mamą, której córka trafiła na wspaniałego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, który podczas edukacji zdalnej sobie genialnie radzi z dzieciakami i cudownie wyczuł ich temperament. Natomiast, co nie oznacza, że jest to mimo wszystko dla nas męczące, natomiast mam też przykłady i rozmawiam z koleżankami, gdzie nauczyciele nawet potrafią 15 minut po lekcjach łączyć się jeszcze na przykład z dwójką, z trójką dzieci po to, żeby sprawdzić czytanie. Jakby jest cały czas potrzeba tego oceniania, tego sprawdzania, co się nie udało. Jakby ten nauczyciel nie mógł poprosić, żeby teraz to dziecko przeczytało polecenie numer 2 w książce i już by sprawdził, czy to dziecko czyta. Jakby nie mógł działać mimochodem, tylko ma potrzebę takiego sprawdzania, takiego nauczania po to, żeby sprawdzić, czy dziecko potrafi, czy nie, czy się potknie, czy nie, czy będzie ten błąd, czy nie. Pytanie po co? Moja córka, jak koleżanka się jej zapytała, czy Rita, czy was pani pyta czytania, to ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi w tym pytaniu, dlatego że ona nie wiedziała, ponieważ to jest w pierwszej klasie, nie wiedziała, co to znaczy pytać czytania, bo oni po prostu czytają. Rozumiecie, to jest taki przykład, ja go sobie tak tutaj z mojego, bo RODO mi pozwala, to sobie z mojego podwórka podam, a wy zastanowicie się i spróbujecie sobie to przełożyć na inne wasze edukacyjne poziomy. Jeżeli znowu tutaj się odwołam prywatnie, mój syn powiedział, że no wiesz co, nie tam, idę się uczyć matematyki, bo głupio by mi było przed panią, żeby mi się coś nie udało, to ja już siedzę spokojna, bo wiem, że tam jest taka relacja, że jemu by było głupio przed panią, prawda? I tutaj chodzi o to, i tutaj jest właśnie jakby ta kwintesencja. Ta pani sobie wyrobiła taki autorytet właśnie tym, że kazała zjadać tam jakąś tabliczkę czekolady w ramach matematyki, że jemu by było głupio przed panią, tak po prostu. Czyli tam jest ta relacja.
Słuchajcie, pamiętajcie też o takim, o rytmie, o powtarzalności i tutaj nawet nie chodzi o to, żeby wpadać w rutynę, bo nie, tylko chodzi o to, że wystarczającą trudnością, pewnym znużeniem jest to, że dzieci siedzą przed tym komputerem. Jeżeli to są przedszkola, maluszki, no to oczywiście, jeżeli zawsze zaczynaliście piosenką, to zacznijcie także teraz tą piosenką. Jeżeli jesteście w klasach starszych, mieliście swoje jakieś rytuały, to spróbujcie je przenieść albo stworzyć sobie swoje rytuały edukacji zdalnej. Natomiast pamiętajcie też i miejcie zrozumienie, jakby zrozumienie ku temu, żeby patrzeć, która jest godzina i od kiedy te dzieci są przed laptopem, prawda? Bo jeżeli jest to sytuacja, gdzie jest godzina, nie wiem, 14, a dzieci są od 8 przed laptopem, a są takie szkoły, są takie lekcje tak długo prowadzone, to być może warto by było właśnie, znowu tutaj wracam do tego początku, być może warto by było w tym dniu tygodnia, kiedy macie takie właśnie, powiedzmy, że to są poniedziałki, tak jak mamy dzisiaj, kiedy macie na ostatniej lekcji swój przedmiot, to może warto powiedzieć, że to będą jakieś tam konsultacje w mniejszych grupach i tak dalej. Tak, będzie to nagranie, Sylwester o tym mówił, że będzie od jutra na YouTubie, będzie udostępnione to nagranie, bo pani Kasia pyta. Więc pamiętajcie o tym, o tych powtarzalnościach, o tym rytmie. No właśnie, każdy woli robić coś, co lubi. Dlatego też i ty jesteś nauczycielem tego, czego jesteś, nie uczysz niczego innego, bo wolisz robić to, co lubisz. No i słuchajcie, z naszymi dziećmi też tak jest. Bardzo byłoby fajnie, jeżeli byłaby taka możliwość, żebyście dawali dzieciom wybór. To znaczy w ramach osiągnięcia jednego efektu finalnego dać im wybór. Czy jest to możliwe? Myślę, że jest. Czy wymaga to od nas więcej przygotowań? Myślę, że tak. Jeżeli nie wiem, masz edukację, masz matematykę albo właśnie edukację matematyczną, jeżeli poruszasz tam temat, powiedzmy, ułamków, niech będzie, masz tych zadań, chcesz, żeby dziecko zrobiło 4 zadania, to daj im do wyboru 14 i niech zrobi sobie 4, wybrane 4. Co to daje? To daje takie poczucie możliwości wyboru. To daje, znowu buduje motywację wewnętrzną, dlatego że wśród tych 14 na pewno znajdą się te 4 zadania, które dam radę zrobić. Czasem jest tak, ja to też wiem jako mama, i myślę, że wy też macie takie doświadczenia, że czytasz raz, drugi, trzeci raz zadanie i po prostu nie wiesz, o co chodzi. Tak jakoś do ciebie ta treść nie przemawia. A są też osoby, które siadają przed tym samym zadaniem i mówią, jak to nie rozumiesz? No przecież chodzi o to i o to. Jak on ci powie innym językiem, to dla ciebie jest to od razu oczywiste. Jeżeli dasz tylko 4 zadania, bo chcesz, żeby 4 zadania dziecko zrobiło, to zblokujesz jej. Być może nie jest problem w rozumieniu matematyki, tylko po prostu w tym, że to zadanie gdzieś do niego nie przemówiło. I tak analogicznie moglibyśmy sobie dawać przykłady z każdych przedmiotów, ale także z edukacji przedszkolnej, czy nawet polonistycznej. Bo jeżeli chcesz, żeby dziecko napisało rozprawkę, to być może na dowolny temat, albo na temat, który będzie bardziej globalny, a dziecko sobie ten temat jakoś tak sprecyzuje bardziej. Ja jestem przekonana, że spotykamy się z gronem nauczycieli, którzy tak właśnie działają i teraz siedzicie i mówicie tak, no tak właśnie robimy, no tak właśnie robimy. To ja się bardzo cieszę, że tak robicie i słyszę te głosy wasze i dlatego ja powiedziałam, że ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną. Słuchajcie, i chciałam wam powiedzieć, że żebyście robili tak dalej, że to, co robicie, to jest właśnie ta właściwa, dobra droga. Pamiętajcie też o tym, że w taki sposób, jeżeli dziecko robi to, co lubi, czyli ma możliwość wyboru, pokazujesz też mu jego możliwości. Widzisz, dałeś radę. Każdy z nas lubi osiągać sukces. No nie znam takiej osoby, która by się cieszyła, że odniosła porażkę. Każdy chce być jak najlepszy w tym,
jak najlepszy w tym, co robi. W związku z czym, słuchajcie, jeżeli dajemy dzieciom, można by było powiedzieć, że to jest trochę jakby pozorny wybór, ale no nie do końca, bo rzeczywiście jakby dajemy im tą przestrzeń, w ramach której oni się mogą swobodnie poruszać. My, ja mówię my, jako nauczyciele przedszkola, jak wiecie, ja jestem freblanką, mam troszkę inne niż pruskie podejście do edukacji. My właśnie nawet w tym przedszkolu dajemy dzieciom ten wybór. Oczywiście są granice, które ja wytyczam, w ramach których dziecko się swobodnie porusza, ale ono właśnie dzięki temu wie i jest ta przestrzeń na takie spokojne, bezpieczne popełnianie błędu, jest ta przestrzeń na poznawanie swoich możliwości, jest ta przestrzeń i słuchajcie, dzisiaj ja mam grupę 4-5-latków, robiliśmy wróżby andrzejkowe i tam takie życie codzienne, ale podchodzi do mnie taki Tymek i mówi, no proszę pani, widzi pani i pokazuje mi, słuchajcie, no takie swoje 4-letnie arcydzieło. Ja mówię, no widzę, ale co to jest? A on do mnie mówi, nieważne co, ale ślicznie zrobiłem. Ja mówię, no ślicznie zrobiłeś. I to jest właśnie to. Dzieci naprawdę tak reagują, no nieważne co, ale ślicznie zrobiłem. I mi o to chodzi. Mi o to chodzi, żeby on był pewny siebie. Pozwalam mu działać i cały czas, tak jak powiedziałam, wybieramy, bo to nie jest też tak, że my tutaj robimy hulaj dusza, piekła nie ma i dobra, i nie, żadna podstawa programowa, żaden program, niech się dzieje, co chce, a potem będę to jakoś ogarniać. Nie, ja decyduję, ja mam tą edukację zaplanowaną, to ja jestem nauczycielem. Ale pozwalam tym dzieciom w ramach tych granic działać. No i ostatnia rzecz w tych kilku punktach, które ja sobie gdzieś tam wyróżniłam w tej edukacji na odległość, to jest interakcja, relacja. Bardzo ważne, żeby być nauczycielem uczestniczącym, o tym już mówiłam, ale niekoniecznie uczestniczącym w takim sensie, tak jak tutaj my jesteśmy, czyli koniecznie przez kamerkę. Bądź nauczycielem, który uczestniczy gdzieś tam też w życiu dzieci. Za chwilę wam pokażę, o co mi chodzi, do czego bym was też zachęcała. Wiadomo, że im dalej w las, tym trochę gorzej, ale wiem, że też można inaczej. Wiem, że też można właśnie być nauczycielem, który uczestniczy, który może poruszyć gdzieś tam klasy, grupy licealne. Wydaje mi się, że licealiści już to troszeczkę inaczej odbierają. Myślę, że tutaj taki bunt młodzieńczy, 7., 8. klasa może być lekkim problemem, ale jednak jakby nie poddawajcie się, bo tutaj też bierzmy pod uwagę to, że oni bardzo mocno teraz walczą o swoje ja i kształtują swoją osobowość. Bądźcie wsparciem dla ucznia, dla dziecka, dla rodzica. I tutaj właśnie to na początku, co rozmawialiśmy z Sylwestrem a propos tych zebrań, widzicie, ja się bardzo skupiłam na tym, żeby być wsparciem dla rodzica u nas, ponieważ jesteśmy, przedszkola działają normalnie, więc 15-minutowe konsultacje wchodzą w grę, krótkie takie spotkania, takie sety, jak ja to się śmieję z rodzicami, są możliwe do odbywania. Więc indywidualnie spotykamy się, jesteśmy w tej relacji na żywo, co jest zupełnie inaczej, ale nie pomyślałam o tym, że ci rodzice wzajemnie ze sobą też potrzebowaliby być, rzeczywiście gdzieś tam się integrować. Ale pamiętajcie też o takiej integracji i budowaniu relacji ze sobą, koleżankami i kolegami po fachu, ja tutaj dałam tak, ale słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy siebie wzajemnie wspierali, żebyśmy byli dla siebie też takim motorem, który się wzajemnie gdzieś tam napędza, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, który się ze sobą dzieli, tak jak właśnie zainspirowani, nie ma problemu, tą prezentację wrzucamy, działamy, po prostu jesteśmy takim wielkim globalnym teamem, który nie tylko działa pod takim kątem, że pokaż się, a zastaw się, że ja mam lepiej, ale także pod takim kątem, żebyśmy potrafili sobie
wspólnie radzić. Są osoby, które piszą cudowne piosenki, są osoby, które wymyślają właśnie różne świetne graficzne rzeczy, można się wzajemnie inspirować, wzajemnie sobie pomagać, bo nikt lepiej nie zrozumie nauczyciela jak drugi nauczyciel i tak jest z każdym zawodem. Tak jak już dawałam kiedyś przykłady, mi się zawsze wydaje, że informatyk to nic nie robi, tylko siedzi 8 godzin przed komputerem, no i Boże drogi, jaka odpowiedzialność, cóż za problem. No i dopóki się nie spotka dwóch informatyków i nie zacznie rozmawiać o takich kosmicznych sprawach, że nie rozumie się połowy słów, które oni rzucają, bo są gdzieś tam w swoim świecie. My mamy dokładnie tak samo, nauczyciel nauczyciela zupełnie inaczej zrozumie, jak ja przychodzę do domu i próbuję wytłumaczyć, dlaczego jestem zmęczona, że cała grupa była pobudzona i jak się zachowywali, jak daję takie proste przykłady i widzę, że totalnie nie mam odbioru w domu, oni, no spoko, no, skoro cię to męczy, no to właśnie, to dlatego jest ważne, żebyśmy siebie nauczyciele wzajemnie wspierali. Ale jak być nauczycielem uczestniczącym, jak wspierać tą motywację, jak sobie z tym wszystkim radzić? No więc właśnie tutaj powiem Wam szczerze, nie ma takiej jednej recepty, każdy musi znaleźć też drogę swoją troszkę, a może właściwie bardzo w tym wszystkim. Jest mnóstwo różnych aplikacji, programów, radzicie sobie z tą edukacją zdalną przez maile, portale społecznościowe. To są właśnie te różnego rodzaju narzędzia czy metody, którymi próbujecie dotrzeć do rodziców. Oczywiście, jeżeli jest to edukacja zdalna w szkole, to wygląda zupełnie inaczej, bo łączycie się o określonej godzinie, Zoom, Teamsy i inne różne jeszcze programy i działacie równo z dziećmi, ale pamiętajcie o tym, że możecie się wesprzeć jednym naprawdę prostym, bo stwierdziłam, że powiem o prostym narzędziu, którym jest Padlet. Czy znacie Padlet? To jest takie moje pytanie do Was. Renata pisze, że znamy. Wspaniale. Teraz, o, nie, trochę. Okej. Okay. No to ja, słuchajcie, już Wam teraz go przybliżę. Padlet jest darmowym, już poczekajcie sekundkę, ja sobie tylko udostępnię ekran. Tu. Udostępnij, tak żebym też widziała. Dajcie znać, czy widzicie tło ceglaste, mój cudowny Padlet. Okej. Okay. Słuchajcie, jak wpiszecie sobie po prostu w wyszukiwarce Padlet.com. Coś tam się pojawiło i mi umknęło, nie wiem, czy było pytanie. Aha, używałam od marca, okej. A, poczekajcie, bo coś sobie teraz zrobiłam takiego, że ja nie widzę. Dobra. Czy Wy widzicie, czy teraz widzicie wszystko w porządku jest? Słuchajcie, dobra, czyli Padlet to jest, słuchajcie, takie miejsce, w którym możecie sobie wrzucać, jak widzicie, ja tutaj powrzucałam, bo to jest taki mój cudowny Padlet roboczy, specjalnie na spotkanie z Wami stworzony. Macie tutaj różnego rodzaju kolumny, które oczywiście w zależności od tego, jaką edukację prowadzicie, tak sobie te kolumny nazywacie. Jest tutaj pogrupowane, są tutaj dzięki temu pogrupowane treści. Możecie bez problemu linkować informacje właśnie z YouTube'a i tak na przykład jak mamy z Ozji podarunki na święta, piosenka, jeżeli bym chciała, żeby rodzice z dziećmi uczyli się tej piosenki, ale nie tylko. Dobra, ja sobie teraz nie o piosence podepnę, bo jak nie mam podpiętych, to teraz będzie. Ale nie tylko, dlatego że zobaczcie, nie tylko jest to fajne narzędzie do edukacji zdalnej, to jest także fajne narzędzie, traktować to można trochę jako taką tablicę,
korkowo dla rodziców, gdzie na przykład męczy was ciągłe wysyłanie maili, czy ja w ogóle jestem przeciwniczką grup z rodzicami na Facebooku, czy tam właśnie Messenger i tak dalej, WhatsAppy, to ja jestem przeciwniczką takich grup nauczyciel i rodzice, także tutaj odradzam. Natomiast rodzice chcą wiedzieć, co się dzieje w przedszkolu, u was jest, czy tam w szkole, u was jest taka tradycja, że informujecie tak o wszystkim rodziców, więc można spokojnie tutaj wrzucać właśnie linki, co takiego przerabiacie po prostu. Więc mamy na przykład zadanie przygotuj ozdobę, mamy też, chciałam wam pokazać, że jest możliwość wrzucania zdjęć, ma rodzic możliwość pobrania sobie tego, jest też możliwość wrzucania, o, ja tutaj za chwilę wam jeszcze powiem o jednej rzeczy, jest też możliwość wrzucania plików wordowskich, także to jest też bardzo fajne, bo rodzic sobie może, czy dziecko może sobie normalnie pobrać i działać z tym plikiem. Co ważne, możecie też prosić, żeby zdjęcia, które albo inne pliki, ja tutaj napisałam zdjęcia, ale mogą być pliki, czyli zadania domowe, mogą też wrzucać uczniowie tudzież rodzice, ale mogą też wrzucać na przykład dla siebie wzajemne pozdrowienia. Albo komuś się uda zrobić bałwana. Kto pierwszy wrzuci, zrobi bałwana. I pamiętacie, jak przed chwilą mówiłam o tej interakcji, relacji? Wstaje taki nauczyciel, daje zadanie, bo widział, usłyszał, będzie padał śnieg, nauczyciel od przyrody, więc daje zadanie, kto pierwszy wrzuci zdjęcie bałwana zrobionego w tym roku i zaangażuje się i wstanie chwilę wcześniej, no i zrobi tego bałwana i wrzuci zdjęcie swojego bałwana. To pokazuje, to jest takie łamanie trochę tej takiej granicy, która gdzieś tam się sztywno tworzy pomiędzy nauczycielem a dzieckiem, a uczniami. Oczywiście, że oni na początku będą gdzieś tam zdystansowani, ale w pewnym momencie skruszysz ten mur i się uda i zobaczysz, że oni także będą się angażować. Ciekawy poradnik, który się pojawił, być może do niego nie dotarliście. Ja bym tylko chciała, żebyście poczytali o tym, co jest napisane na temat edukacji zdalnej, bo to jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. To jest jeszcze z samego początku pandemii, ale jest bardzo dużo napisane właśnie w związku z tym, jak ta edukacja zdalna powinna wyglądać, że odbywa się ona, jest tutaj dla nauczycieli, że odbywa się ona przez zabawę, że jest ważne to, żeby były zróżnicowane treści i tak dalej, i tak dalej. I wcale, już Aniu odpowiem, i wcale nigdzie nie jest powiedziane, że to ma być właśnie takie odtwarzanie. Jestem przeciwna, dlatego że nie daje to spokoju nauczycielowi i rodzic chce napisać tylko informacje, bo boi się, że zapomni rano, a mi, no mi nie pika, bo nie mam, ale mam takie doświadczenie, że kiedyś tak miałam i pika mi na przykład 22:30, że któryś rodzic coś napisał, prawda, w grupie. Ja jestem z tych, że jak widzę, to przeżywam. Ja osobiście mam aplikację, korzystam z aplikacji LiveKit, mamy tam też dziennik elektroniczny i wiadomości z rodzicami, ale mam wyłączone powiadomienia. Czyli jak jestem w godzinach pracy, to sobie wchodzę w aplikację i wtedy sprawdzam co i jak, natomiast no nie wyłączę sobie powiadomień z WhatsAppa, bo korzystam z niego ze znajomymi, z Messengera też, więc pikają mi też treści, które mi nie dają po prostu odpocząć i zrelaksować się, więc dlatego jestem przeciwna. Jeżeli ktoś sobie radzi z tym, i nie jest to dla niego problem, to jakby nie mam tutaj, nie widzę przeciwwskazań, natomiast dlatego ja powiedziałam, że jestem przeciwna. Dla młodszych i starszych proponuję, o tym już też robiliśmy, a widzisz, że można wyłączyć powiadomienia tylko jednej grupy na WhatsAppie, to ja się też teraz czegoś nauczyłam, ja się tak zakochałam w LiveKidzie, że już nie musiałam szukać.
przez wcześniejsze... Okej, rozumiem. Tutaj piszecie swoje doświadczenia. Ale także, słuchajcie, chciałam Was zaprosić do tego, żebyście się zapoznali, bo zobaczcie, możecie także podlinkować gry dla rodziców i pamiętacie, że macie być też, jak ja to mówiłam, wsparciem dla rodziców, czyli na przykład na sposób na ciepłą kawę linkujecie wartościowe gry dla dzieci. Ja tutaj oczywiście podlinkowałam i metodę projektu dla przedszkoli i matematykę bez reszty. O tym miałam przyjemność już robić dwa webinary, ale ja podlinkowałam dla przedszkoli. Wy macie... poziomów edukacyjnych. Pamiętacie, że są bardzo fajne ćwiczenia, zarówno z kodowania, są także w języku angielskim. Nie wiem, czy wy to dobrze słyszeliście, ale jeszcze raz. Więc dzieci mogą się bawić, rodzice mają chwilę spokoju, jest też zabawa ruchowa, oni też... Ja też kiedyś pokazywałam. I dziecko musi klasnąć, tupnąć do rytmu i tak dalej. Więc możecie również podlinkować wartościowe gry czy programy. Zobaczcie, tutaj jest akurat wersja demo, ale także pomysły na tor przeszkód. Ale słuchajcie, coś, co mi się bardzo też podoba, mianowicie jak sobie dacie udostępnij i później zjedziecie na dół i zapisz jako plik PDF, tak jako A4, to zobaczcie, dajcie tylko znać, czy Wam się cały czas wyświetlają te zakładki, teraz ta zakładka też się wyświetla. Okej. To zobaczcie, macie tutaj w formie PDF-u zapisane wszystko, co dodaliście do tego tabletu. Jeżeli oczywiście tam by się pojawiły te zdjęcia, to się pojawią też te zdjęcia. To jest nic innego jak raport, którego by ewentualnie wymagał pan dyrektor, tudzież pani dyrektor. Możesz sobie pobrać, zapisać, że na przykład tydzień od do i później, czyli jakby masz... Jakby jednym kliknięciem nie musisz później pisać, jeżeli masz obowiązek sprawozdawczy, jeżeli jest to od ciebie wymagane. Masz również też w tym sprawozdaniu te zdjęcia, które też tobie wrzucają, prawda, uczniowie tudzież dzieci, jeżeli o nie poprosiłeś. Więc chciałam Wam pokazać właśnie narzędzie, które jako tablicę korkową można traktować w edukacji stacjonarnej, jeżeli jesteście nawet na żywo z rodzicami, z dziećmi, ale wtedy udostępniasz ten padlet, wysyłasz link rodzicom raz właśnie w grupie czy przez maila i później oni już wiedzą, że sobie mają zaglądać na ten padlet, bo tutaj się dzieją te rzeczy. Słuchajcie, wracamy do prezentacji i to tak króciutko chciałam wam pokazać kolejną odsłonę, jak sobie radzić z tą zdalną edukacją, z tym kształceniem na odległość. Nawet jeżeli ja teraz będę korzystała z padletu, ponieważ mam kilkoro dzieci, które są dłużej, które będą dłużej nieobecne w przedszkolu. Nie wiem, jak regularnie będę to wstawiała, natomiast poproszę ich, dlatego ich poproszę, żeby zerkali na ten padlet, bo ja tam będę wrzucała informacje, z których będą mogli sobie korzystać, jak będą chcieli. Czyli zobaczcie, nie mam jako takiej edukacji na odległość, natomiast zależy mi, żeby te dzieci, które będą dłużej nieobecne, z różnych względów, żeby też mogły uczestniczyć w domu i coś robić. To jest też takie budowanie właśnie tej relacji z rodzicami jak i z dziećmi również, jak do nas wrócą. Chciałabym Wam życzyć, żeby nam się wszystkim udawało stworzyć właśnie taką drabinę. Tutaj mi cały czas brakuje, ale zakładam, że na samym dole ta pani z tym zeszytem to jest pani z edukacji przedszkolnej.
żeby nam się udawało tworzyć tą drabinę taką do marzeń dziecka i nie zapominajcie, że chociaż to w tym momencie jest wirtualna drabina, to żebyśmy jednak cały czas pamiętali o tym, że naszym zadaniem jest wspieranie i podkładanie tej ręki, a nie nogi dziecku, prawda? Że my cały czas powinniśmy wspierać, bo w efekcie nam zależy na tym, żeby dziecko nauczyć, a nie pokazać mu to, czego nie umie. I tak dosłownie, mam jeszcze, bałam się, że mi to dłużej zajmie, mam jeszcze takie kilka minutek, to super. Coś, co funkcjonuje w internecie, mem, który funkcjonuje w internecie i znamy go, ale nigdy za wiele, żeby się zastanowić i mieć taką refleksję nad zadań, które formułujemy dzieciom. Dobrze wiecie, że nie ma możliwości, wytłumaczenia każdemu wszystkiego, bo robi się chaos po tej drugiej stronie tego ekranu. Dlatego 4 razy zastanów się, jakie właśnie formułujesz pytanie. Ja osobiście podczas niezdalnej edukacji, jak już mówiłam, pracowałam w szkole, zorientowałam się, że wszyscy zrobili źle zadanie. Później się zorientowałam, że wszyscy zrobili tak samo źle to zadanie. No więc zorientowałam się, że jakąś ja totalną gafę popełniłam w po prostu formułowaniu tego zadania, które dzieci mają wykonać. Więc zanim negatywnie ocenimy, to zastanówmy się, no oczywiście to jest takie pół żartem, pół serio, ale dziecko w przedszkolu dokładnie tak by zrobiło. Znajdź X i pokazałoby, że znalazło, prawda? To jest takie rozumienie dosłowne. Tak jak tutaj pisze Magda, oczywiście powinno być oblicz, no wiadomo. Jakby tutaj tylko pytanie, wiecie czego zabrakło? No zabrakło tego, żeby ten nauczyciel, pytanie czy to w ogóle jest prawdziwe, może to jest stworzone tylko po to, żeby powstał mem, który zobaczcie ile czasu już funkcjonuje w sieci. Natomiast krzywdzący jest ten czerwony długopis, wiadomo, można by było napisać wspaniale, a teraz go oblicz. Wspaniale, że go znalazłeś, a teraz go oblicz. Więc żebyśmy też pamiętali, że czasem naprawdę warto zejść niż brnąć, zejść z tego naszego takiego piedestału nauczycielskiego niż brnąć, żeby właśnie budować tą relację, bo nic innego nam nie zostaje. Jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej relacji z uczniami, to nam ta edukacja po prostu nie ruszy. To znaczy nie pójdzie dalej, bo ona już właściwie jest i już ruszyła dawno ta zdalna edukacja, ale ona nie pójdzie dalej. I pamiętajcie, że zawsze jest dobry moment na to, żeby skruszyć mur i wywrócić coś do góry nogami, tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a jeżeli nie wiesz, dlaczego byś miał to zrobić od jutra, to dlatego, że jutro jest 1 grudzień i właśnie powiesz dzieciom, że od 1 grudnia zaczynają się zmiany i działacie inaczej. Trochę masz mało czasu na to, żeby przemyśleć jak, ale zapytaj się swoich uczniów, jak oni wyobrażają sobie te spotkania, żeby one były bardziej takie właśnie może dla nich interesujące. I ostatnia minuta, takie słowo komentarza dla edukacji przedszkolnej, jeżeli spotka nas, słuchajcie, tak bo miałam na końcu języka, dorwie nas edukacja zdalna, przepraszam, jeżeli nas spotka edukacja zdalna. Dzielę się też pomysłem, na który wpadłam po doświadczeniu marcowym, mianowicie zaplanowałyśmy sobie z koleżanką, z którą współprowadzę, bo myśmy otworzyły przedszkole w sierpniu. Mam jeszcze jedną koleżankę wychowawczynię i słuchajcie, myśmy stwierdziły, że no bo edukacja przedszkolna to wiadomo, jak są w domu też uczniowie, to wiadomo, że my no nie mamy co liczyć na to, żeby się umówić z dziećmi o 8 rano na żywo, bo wiadomo, praca, szkoła i to przedszkole gdzieś tam na końcu. Natomiast stwierdziłyśmy, że właśnie będziemy zadawać zadania zdalne, ale w piątki o powiedzmy 14 będziemy się łączyć z dziećmi na żywo, wiadomo, że wtedy też z rodzicami, no i będziemy sobie robić po prostu pogaduchy.
Jeżeli by się okazało, że jest chaos, to będziemy się łączyć z częścią grupy w czwartek, z częścią w piątek. No, tam miałyśmy różne plany, natomiast to tak, jeżeli chodzi o grupy przedszkolne, żebyście też miały jakiś tam z tyłu głowy plan B, jak można by było zorganizować tą edukację zdalną. No to ja powiem tak, Renatko, że mam nadzieję, że nam się nie uda go zrealizować. Mam nadzieję, że uda nam się cały czas na żywo z dzieciakami działać. No co tak krótko, no też mi strasznie ten czas, jakoś powiem wam szczerze, tak zleciał. Dobrze mi tutaj z wami. No ale 21:15, ja zawsze obiecuję, że będę punktualna i staram się słowa dotrzymywać. I się udało. I ja się pojawiam jako ten taki kończąco zamykający. Ja chciałem powiedzieć, słuchajcie, tak zanim zacznę z tak zwanymi ogłoszeniami parafialnymi, bo zawsze coś na koniec jeszcze chciałbym wam przekazać, to chciałem odnieść się do tego, co Gabrysia powiedziała. Słuchajcie, nawet ostatnio na zebraniu, uwaga, będzie może nie RODO, ale takie informacje także z edukacji zdalnej, tym razem jako rodzic, słuchajcie, nawet na zebraniu, które mieliśmy ostatnio na TIMSach z wychowawczynią mojego syna, to jest drugoklasista, czyli edukacja wczesnoszkolna, rodzice, to jakby wszyscy byli zgodni, że dzieciakom potrzeba jest i każdy z dzieci jakby też rodzicom o tym wspominało, takich pogadów w ogóle, czyli takiego spotkania przynajmniej jednej lekcji w tygodniu, gdzie po prostu będą sobie rozmawiać na forum klasy z panią i między sobą, tak? Na różnego takiego, takie rzeczy proste i banalne, więc dzieciaki robią to też, słuchajcie, w trakcie przerw i rozmawialiśmy jako rodzice o tym, że zamiast odejść, odpocząć chwilę od tego komputera, oni spędzają ten czas przy komputerze. To pokazuje, jak bardzo ważne jest w życiu takiego młodego człowieka, przedszkolaka, czy chociażby starszego, jednak ta integracja i to bycie w takiej grupie, no bo tak jak od zawsze powtarzamy, jednak człowiek jest ssakiem, jest zwierzęciem, stadnym. A jaka dla nas jest to informacja diagnostyczna, bo sprawdzamy kulturę wypowiedzi, umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, zasób słownictwa dziecka, jego wiedzę o otaczającym świecie, jak potrafi... Ja ostatnio nagrywałam moje przedszkolaki, nie było widać twarzy, ale nagrywałam po prostu, bo szyki zdań, jakie mają, to wyślę im to kiedyś po prostu, albo wyślę rodzicom, żeby im na ślubie puścili, jak już będą za te 30 lat, bo naprawdę można było boki zrywać, ale właśnie trzeba dać możliwość wypowiadania się tym dzieciom, bo niestety w domu jest często szybko wszystko i nie ma nawet kiedy po prostu sobie pogadać z drugą osobą. To tak, staram się głośniej mówić, nie wiem czemu akurat dzisiaj. O, poczekajcie, bo ja wiem dlaczego, bo to mój Windows po prostu zmienia i dawno, o może teraz będzie. O, teraz jest dużo lepiej. Właśnie, słuchajcie, nie, to i proszę na... A teraz uwaga, musimy wszyscy ściszać, wiesz, bo daliśmy sobie ciebie tak, bardzo głośno tak, i teraz... Poczekaj, to już z góry przepraszam, jak to w Windowsie bywa, przestawiło się, ale usprawiedliwię się, że wykorzystuję w tej chwili komputer służbowy. Tak więc. Ale najważniejsze, że sobie poradziłeś. Natomiast ja tutaj, jeżeli mogę, bo Renatka napisała ważną rzecz, jak przekonać babcie, ciocie i tak dalej w tym, żeby gdzieś tam nie uczestniczyły, nie współuczestniczyły podczas zajęć edukacji zdalnej u młodszych dzieci. Myślę, że na ten temat można by było w ogóle stworzyć osobne 45 minut dyskusji, natomiast moim prywatnym doświadczeniem jest jedna ważna rzecz, mianowicie trochę zluzować z treściami, bo dzieci naprawdę nie wyłapują tak podczas edukacji zdalnej tych treści. To się jako mama wypowiadam, mama dziecka, które siedzi samo przy komputerze i o to poprosiłam panią i rodzice zaczynają odchodzić teraz już od tych dzieci, bo pani zluzowała z treściami i dzieci sobie radzą, bo ten rodzic, babcia i czy tam ciocia pojawili się dlatego, że dziecko sobie nie radziło. No nasze dzieci sobie po prostu nie radziły i taka jest prawda, mimo tego, że na żywo radziłyby sobie z tym tak samo, ale to tak jak mówię, już tutaj można by było kolejną godzinkę przegadać w tym temacie. To może przy kolejnej okazji, bo z Gabrysią spotkamy się jeszcze nie raz. Słuchajcie, więc ja zaczynam już
sesje, tak zwane ogłoszenia na koniec, więc tak, certyfikat dla Was na Click Meetingu właśnie udostępniłem na czacie, dla wszystkich, którzy oglądają nas na Facebooku, znajdziecie go w transmisji naszego partnera technologicznego, czyli Mentor Systemy Audiowizualne. Tam też na kanale YouTube pojawi się zapewne jutro ten film, będę go wrzucał dziś wieczorem, ale mówię specjalnie jutro, tak więc dobra, będzie za godzinę gdzieś tam na YouTube Mentora, na stronie Aktywna Tablica, gdzie mamy spis wszystkich webinarów, które były i będą, pojawi się zapewne jutro, bo to już nie ja wrzucam. Ja chciałem Was zaprosić na kolejny webinar, bo to jest bardzo fajne narzędzie, które będziemy odkrywać razem, gdyż przyznam się, że ja do końca też nie, jeszcze się w nim dobrze nie poruszam. Jest to Nearpod i mam taki temat webinaru Nearpod z panią Flowbo. Nie wiem, czy znacie, mamy taką ekspertkę, Marta Florkiewicz-Borkowska, fantastyczna osoba, nauczyciel roku i Marta znana z akcji szycia z dzieciakami swoimi pluszaków, które później sprzedaje charytatywnie na aukcjach i pieniądze zasilają różnego rodzaju cele charytatywne. Natomiast Marta także jest tikowym nauczycielem, jest germanistką i opowie Wam, słuchajcie, o takich podstawach pracy z aplikacją Nearpod. Jeżeli Wam się to spodoba, to słuchajcie, planujemy 16 grudnia taki specjalny 3-godzinny webinar, bo to są 3-godzinne webinary pro, które niestety już są płatne, ale po wpisaniu kodu zainspirowani formularz będzie też podany na grupach, a także na stronach między innymi fundacji, kosztuje jedyne 50 zł. Tak więc mamy wtedy nie dość, że 3 godziny z Martą i naprawdę, tak, Agnieszka tutaj pisze, że uczestniczyła i jest genialny i bardzo poleca, to słuchajcie, później jest nagranie i oczywiście certyfikat, wszystko pod skrzydłami fundacji Inspiruje mnie. Na to Was zapraszam. Z Gabrysią zobaczymy się po nowym roku i miejmy nadzieję, że nie będziecie na online. Ja też już nie będę tak naprawdę na online, bo chyba wszyscy powoli na to liczą. Natomiast pozytywny akcent, bo ja też jestem optymistą, tak patrzę sobie w bok, bo rozmawialiśmy o tym, mam drugi monitor, to jest to, że słuchajcie, jak do pracy jeździłem, to 6:30 się budziłem. Teraz jak chodzę do pracy, czyli schodzę z pierwszego piętra na parter, wyrabiam się tak naprawdę w 30 minut, czyli mogę sobie spokojnie wstać o godzinie 7:00. Jeszcze mam czas, żeby zajrzeć na pocztę, czy ktoś coś nie napisał i tak dalej, czy jakąś tam zobaczyć coś na Facebooku, czy się wydarzyło, więc naprawdę jest duży zalet. Dużo zalet, w tym to, o czym słyszałem, że w sklepach zaczyna brakować dresów. O! Tak, no więc tak, bo okazało się, że... ja nie muszę się malować, jak najbardziej. Tak. Mnie makijaż nic by nie pomógł, już te zmarszczki może tak nie widać, ale to dlatego ale to tak się... W tym roku na wiosnę, że zawsze się śmiałam, że jak mieliśmy różnego rodzaju webinary, to było właśnie o 20, to ja dopiero o 20 zaczynałam się przebierać i malować, bo cały dzień, jakby ten lockdown, chodziłam w dresie, a później już na wieczór sam się nie, no to trzeba wyglądać. A Marlena tworzy już swój Padlet, cudownie. No dobrze, słuchajcie, tak więc ja dbam o to, żeby ta góra była wyjściowa, choć powiem szczerze, nawet w bluzie tak jak dzisiaj siedziałem i jednak czułem się chyba bardziej swobodnie tak naprawdę niż w pracy, jeżeli idziemy do szkoły na tego, ale to tak jak mówię, staram się znajdować te rzeczy naprawdę pozytywne. Drugie klasy są grzeczniejsze, chciałem powiedzieć, moje drogie, bo która z pań pisała, że uwielbia pracę z drugą klasą, naprawdę oni u mnie przynajmniej są grzeczniejsi na online'ach niż jak są w klasie i potrzebują tej interakcji także fizycznej między sobą. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Certyfikat do pobrania przeleciał w górę, ale jeszcze szybciutko wklejam na Click Meetingu. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień z Martą. Naprawdę, słuchajcie, polecam. Bomba pozytywnej energii i świetna aplikacja, która jest taką wschodzącą gwiazdą, jeżeli chodzi o zastosowania tikowe. Do zobaczenia. Super, dziękujemy.